Ja idę dzisiaj pierwszy dzień na studia. Witam was kochani w mojej nowej erze Uni Life. Dzisiaj mam pierwsze wykłady. Jest w ogóle jakaś strasznie wczesna godzina. To w takim razie mam mega mało czasu już. Dlatego pozwólcie, że będę się ogarniać. Zaczynam od kremiku. Może zacznijmy od tego, że ja wyprowadziłam się do Poznania. Ale z tego już był film, więc jak nie widzieliście, to zapraszam was do nadrobienia. Także znajdujemy się aktualnie w moim nowym mieszkaniu. Nikt nie mówił, że ten okres liceum będzie aż tak krótki. Kurde, ja muszę się pośpieszyć, bo no w takim tempie to nie zdążymy. Moja cera nie ułatwia mi tego ogarniania się dzisiaj. Myślałam, że będę z wami sobie gadała tak na luzie, jak będę się malować, ale widzę, że po pierwsze wyglądam jak duch o tej godzinie i po prostu jest takie światło od lusterka, a po drugie mamy tak mało czasu, bo ja muszę, słuchajcie, wyjść za jakieś 50 minut. I moi drodzy, tym oto sposobem skończyłam robić mój make-up. Ja w ogóle siebie nie widzę. Mam takie delusional, bo świeciło mi cały czas po gałach i nie wiem, czy ja wyglądam jak ja, ale dobra, najwyżej zaraz to jeszcze szybko naprawimy. Teraz szybki outfit i muszę coś zjeść, bo będę kilka głodna, więc może najpierw zrobimy jedzenie. Na szczęście outfit przygotowałam sobie wczoraj, także szybko się przebieramy podczas tego, kiedy moje tosty będą się robiły. Jakby chciałam sobie zrobić owsiankę, ale czego ja się spodziewałam, jakby serio. Zapominam czasem, że ja to ja i po prostu mam jakieś zaburzenie poczucia czasu. I absolutnie nigdzie mi się nie spieszy, nigdy. Zapomniałam sumatek. To będzie dobry dzień. Szybki fit, czego wyjdzie dla was. Kurtka ze Stradiego, w sumie połowa rzeczy jest ze Stradiego. Tylko chyba bluzka, nie? No i konwery. Jestem już po całym dniu na uczelni, potem jeszcze z Jego pojechałyśmy do sklepu. Nagle zrobiła się 17. Ja muszę dla was montować film, bo dalej nie zmontowałam jeszcze wyprowadzki, także you know, będę to teraz robić. Muszę wypić kawę, bo tak mi się chce spać. I ja nie wiem, czy ja jestem zmęczona, szczerze mówiąc, jak chodziłam do pracy, to nie byłam taka zmęczona. No ale dobra, co do wykładów i co do studiów, to póki z wami gadam, to może wam powiem, bo nigdzie nie wspominałam o tym, jaki kierunek studiuję. Także ja jestem na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Są to studia inżynierskie, 3,5-letnie, pierwszego stopnia, stacjonarne. Jest jakoś dużo informacji. Trzymamy kciuki, że będę miała tego inżyniera i że dotrwam. Na razie miałam 3 wykłady. O dziwo, najbardziej spodobał mi się wykład z prawa. Jakby no mam taki po prostu przedmiot prawo i było mega interesujące i fajnie, więc mam nadzieję, że będzie tak do końca. Teraz muszę ogarnąć sprawę z notatkami, bo bardzo dużo osób pisało na iPadach i na laptopach. Ja sobie, wiecie, przyszłam takim zeszytem po kapet, więc będę musiała jeszcze się zastanowić nad formą notatek, a wiecie, kupowanie iPada to jest taki wydatek, że sama nie wiem. No w każdym razie będę robiła dzisiaj notatki. Zobaczymy, czy taka forma mi odpowiada. Jak nie, no to będę próbowała w formie papierowej, tak jak w szkole. A teraz idziemy po kawę, bo zasnę. Już wyglądam jak 7 nieszczęść, ale po prostu po całym dniu. I w sobie dużych emocjach, bo bardzo się stresowałam dzisiaj w sumie tym pójściem na studia. Już mogę nie wyglądać tu jakoś to opuchnięta i tak, no, stresowało mnie to. Żeby nie było, montuję film z wyprowadzki, bo po prostu jakoś dużo rzeczy się dzieje. Nawet nie robię rzeczy, które powinnam robić na studia. Tylko montuję dla was. Widzicie, jakie poświęcenie. Powinnam tu jeszcze posprzątać, powinnam w ogóle zrobić dzisiaj notatki z tych zajęć, bo nie robiłam. Powinnam zakupić tego, jak to się nazywa? Good Notes. Powinnam tu kupić i zacząć robić notatki na MacBooku całych dzisiejszych zajęć, bo przypuszczam, że jak jutro pójdę na matmę i inne rzeczy, to potem po prostu nie wyrobię. Dzisiaj dostałam materiały z tego, co będzie jutro na zajęciach z matematyki na wykładzie rano i się przeraziłam. Takie studia sobie wybrałam. Inżynierskie, świetnie. A, no i przyszło mi jeszcze zamówienie z Shein. Nie, ja już cię zasłoniłam plecami. Mieszkasz z youtuberką i musisz się chować. Dobra, szybki haul, bo ja nic nie nagram. Gąbeczki 4. To jest dziwne, bo to coś do języka, nie wiem, czy to wiem, ale śmieszne. Zobaczyłam to i stwierdziłam, muszę to mieć. Kupiłam takie kostki do zamarzerki, żeby lód robić. Mam taką kokardkę do włosów, ale nie wiem, czy ona nie będzie za mała, zobaczymy. Kupiłam torbę Treat People With Kindness. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Może jak będzie fajna, to jutro ją weźmiemy na studia. Spoko. Ludzie pisali też tam, że jest fajna. Ja się zawsze sugeruję tymi opiniami, bo nie chcę kupić jakiegoś jaja. Ej, fajna! Treat People With Kindness, nie muszę chyba tłumaczyć się. Kurde, jaka ma tutaj takie fajne lustro, że będziecie pewnie widzieć jej, bo często będę tu przychodzić. Nie była taka droga, tylko ma krótkie rączki dosyć. Aha, i w ogóle jeśli nie wytłumaczyłam, grywam w takim półmroku, bo patrzcie, co mi się dzieje z lampą. O Jezus.
Tak właśnie, przypuszczam, że żarówka jest niedokręcona, ale nie będę tego teraz robić. Kupiłam sobie też taki pierścionek i tu jest napisane will be alright. Of course. Kupiłam takie duże koła, takie fajne przypinki do włosów. Kupiłam takie karteczki samoprzylepne i one są przezroczyste, więc możecie to przykleić na podręczniki i potem pisać. Takie słodkie opakowanie na AirPods. Kupiłam kilka case'ów. No dobra, dwa, to nie kilka. Przezroczyste i takie fajne czarne kwiatki. Także będziemy wszystko zamontowywać. A teraz już naprawdę idę się myć, bo śmierdzę po całym dniu. Powinnam umyć głowę? Pewnie tak. Czy chce mi się to zrobić? Absolutnie nie, więc tego nie robimy teraz. W ogóle patrzcie, jakie mamy ładne światło. W łazience. Do nagrywania tutaj jakieś rzeczy jest świetnie. A, i zapomniałam, że kupiłyśmy jeszcze takie uchwyty na golarki. Fajnie to wygląda wtedy pod prysznicem, bo macie wszystko uporządkowane. Bardzo mi się to podoba. A co do włosów, to jutro po prostu idziemy w ulizanym koku, kitce albo czymś takim. Niestety jutro też mam wykłady na godzinę 8 i to matematykę, ale to oznacza, że muszę wstać rano. Staram się ogarnąć moją sprawę z dodatkami i nie mogę nic zainstalować, bo nie mam jakiegoś oprogramowania, ja nie wiem. Nie znam się na tym wszystkim, więc jakby niech to się coś instaluje. Ja idę robić sobie śniadanie na jutro, bo dzisiaj rano się totalnie nie wyrobiłam. I dosłownie biegłam z tostem w ręce i tylko tyle zdążyłam. Kanapeczka w takim opakowaniu. Unicornowym spakowana, poważna studentka. No śmiesznie, ale to jest plastikowe, więc to będzie można chyba używać wielorazowo i nie będzie trzeba kupować woreczków śniadaniowych. W ogóle chciałam wam coś śmiesznego pokazać. Oficjalnie zostałyśmy prawdziwymi słoikami od dnia pierwszego, ponieważ mamy tutaj więcej słoików niż po prostu innych rzeczy. Chciałam zrobić jakieś notatki i walczyłam z tym bardzo, ale nie wiem, czy mi się to uda. Wolałabym mieć to na jutro ogarnięte, więc no teraz jeszcze chwilę coś porobię i najwyżej pójdę spać. Trudno, będę notowała w zeszycie znowu. Kochani, ja już tutaj tydzień mieszkam. Wy o tym dalej nie wiecie. Ani na Instagramie, ani... No bo najpierw chciałam na YouTubie wstawić film, więc nic nie mogę pokazywać, bo wy nie wiecie jeszcze, że mam brązowe włosy, że mieszkam w Poznaniu, w ogóle, że poszłam na studia. A to wszystko przez jeden głupi film, który ja cały czas montuję. W ogóle już powoli zasłaniam roletę i będę szła spać, bo wczoraj zdecydowanie za późno poszłam spać i te rolety dzień i noc wcale nie są takie fajne, bo wcale nie zasłaniają tej lampy ulicznej. Jest tutaj niestety jasno, więc muszę sobie jeszcze dokupić jakieś zasłony zacieniające. Outfit też naszykowany, tylko jutro jeszcze będę musiała laptopa ze sobą wziąć. W każdym razie ta torba to jest taka, wiecie, zwykła szmacianka, więc muszę sobie znaleźć jakąś fajną torbę. Jak macie coś takiego do polecenia, no to chętnie skorzystam z waszych rad. A co do moich studiów, to nie mam negatywnych odczuć, a to bardzo dobrze. Są one takie neutralne, bez jakichś większych ekscesów. Po prostu, wiecie, posiedziałam na wykładach. Zobaczymy, jak będzie jutro na matmie, bo z tego, co widziałam, materiały przygotowane na jutro są strasznie ciężkie. Ale jutro na szczęście kończę szybko, bo o 11, także będę miała czas, żeby się z tym wszystkim zapoznać, żeby to wszystko sobie przyswoić, ogarnąć temat, więc nie wiem, czy jutro zabierać w ogóle laptopa, bo możliwe, że po prostu mi się on nie przyda. W sumie proszę was o drugą polecajkę, czyli właśnie o fajną możliwość robienia notatek na laptopie, bo ja widziałam, że niektórzy używali po prostu Worda, ale wiecie, wtedy te notatki są takie basic. Takie notatki to ja nawet lepsze mogę zrobić w zeszycie. A to chodzi o to, żeby wykorzystać ten komputer, jak już jest, do jakichś fajniejszych celów. iPad to jest droga sprawa. Czy bym chciała? Tak, bo dużo moich znajomych już teraz ma kupionego na studia i wszystko fajnie. To jest tyle pieniędzy, słuchajcie, i wydawać tak naraz... No zobaczymy. Takie śmieszne, że ja w końcu mogę poczuć się tak jak wy, bo zawsze wam dawałam radę odnośnie egzaminów ósmoklasisty, zawsze wam dawałam radę odnośnie właśnie tego pierwszego dnia w liceum i jakby na tym pierwotnie się mój content opierał, a teraz to ja jestem tym pierwszakiem. A to ja proszę się was o jakieś tam porady, więc jeżeli możecie mi doradzić, co jako studentka pierwszego roku powinnam robić, albo czego nie robić, to piszcie w komentarzach, bo może oglądają mnie jakieś starsze roczniki i coś mają ciekawego do powiedzenia. Ja na ten moment z bardzo takim neutralnym nastawieniem kładę się spać i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!